Alek Barcewicz, witam i zapraszam. Jeszcze pół roku temu istniały obawy, że pomiędzy tymi krajami może wybuchnąć wojna, w którą będzie musiało na przykład zaangażować się NATO. A już dziś przywódcy zwaśnionych państw nieoczekiwanie podają sobie ręce, co oznacza zaskakujące ocieplenie w relacjach Turcja-Rosja. O tym rozmawiam dziś z generałem Leonem Komornickim, byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Witam. Dobry, I Konradem Zasztoftem, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. Panowie, media tureckie donoszą, że prezydent Erdogan kilka razy redagował swój list pojednawczy do Władimira Putina, póki nie znalazł właściwego słowa odnoszącego się do zestrzelenia przez Turcję jesienią zeszłego roku rosyjskiego bombowca nad Syrią. Ostatecznie padło na izwinicie, czyli przepraszam, które jest mocniejsze od sażalieju, jest mi przykro, a zarazem słabsze od prestice. Proszę o przebaczenie. Czy panowie dają wiarę, że aż takie emocje towarzyszyły obstawie tego spotkania? Oczywiście, że tak. Przy czym ja bym tutaj uściślił, z tego co już dzisiaj wiemy, to nie tyle sam Erdoğan tutaj uściślał te stwierdzenia, ponieważ no, on zresztą rosyjskiego on nie zna i tych niuansów języka rosyjskiego, natomiast ci pośrednicy. A kto był tym pośrednikiem? No, to jest ciekawe. No, jak się można było domyślać, już w trakcie tego kryzysu trwającego pół roku lobby biznesowe będzie działało, żeby za wszelką cenę jednak załagodzić te relacje między Erdoganem i Putinem. No i tutaj rzeczywiście turecki biznesmen Czalar, który działa na terenie Rosji, podjął się takiej misji wraz ze swoim przyjacielem, prezydentem Dagestanu Abdulatifowem, aby rzeczywiście przekonać samego Putina, że warto jednak Kazachstan też chyba brał w tym udział. Pojednać się z Turcją, również prezydent Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew, mówi się o tym, że również prezydent Azerbejdżanu, Ilham Aliyev, czyli wszystkie te państwa, które poradzieckie, które mają bliskie relacje z Turcją i właśnie lobby biznesowe i ci politycy działali na to, żeby rzeczywiście do takiego zbliżenia doszło i to właśnie oni, powiedzmy ci pośrednicy, redagowali ten list i tłumaczenie raczej tego listu, ponieważ oczywiście to już jest kwestia niuansów w języku rosyjskim, które dla ucha tureckiego nie mają znaczenia. Ale w polskim mają przełożenie. Panie generale, to jest pierwsza wizyta zagraniczna Erdogana po nieudanej próbie przewrotu wojskowego. O czym to świadczy pana zdaniem? Po pierwsze, ja chciałem wrócić do tego pierwszego pytania. To, że powierzono redakcję, zredagowania, wykorzystania w tym całym liście właściwego słowa, które miało zjednać, czy też w jakiś sposób przeprosić Rosję za to, co się stało w wyniku zestrzelenia samolotu, miało raczej charakter taki zupełnie, który można określić charakterem dąsania się ze strony Rosji, Chin, chociaż to dąsanie miało określony tylko taki zewnętrzny wymiar, natomiast to, co w rzeczywistości się działo, to z góry było wszystko ukartowane, z góry wszystko ułożone i tak dalej. To wszystko, ta informacja istotna jest z punktu widzenia wiedzy społecznej, czy wiedzy, którą Rosjanie powinni pozyskać, że jednak Turcy przeprosili, użyli takiego słowa i tak dalej. To jest istotne. Dla Putina to słowo nie miało większego znaczenia. To w wymiarze takim zewnętrznym, społecznym. Ale ukrytowane w jaki sposób? W taki sposób, żeby ten proces zbliżenia Rosji do Turcji nie odbywał się z dnia na dzień. On nie nastąpił po szczycie NATO. Te procesy zaistniały wiele wcześniej. Oczywiście wykorzystano do tego i lobbystów gospodarczych, i wykorzystano do tego państwa, które są bardzo blisko z punktu widzenia także historii, pewnych tradycji i tak dalej, które były nie tak dawno częścią byłego Związku Radzieckiego, jak Kazachstan, inne republiki, te azjatyckie, które są bliskie Turcji. Wykorzystano do tego te wszystkie siły i środki, żeby to dobrze wszystko przygotować, opakować, żeby to miało taki bardzo zewnętrzny, mocny charakter. I oczywiście z punktu widzenia interesów gospodarczych Turcji to pojednanie dla całego tego sektora miało istotne znaczenie. Jeżeli teraz wracamy do puczu, jaki miał miejsce nieudanego w Turcji, to jest kolejny krok, który był pokłosiem, można powiedzieć, tego zamachu. Armia na pewno by się przeciwstawiała bardzo mocno
temu pojednaniu, zbliżeniu Turcji z Rosją. Świadczy chociażby fakt, że piloci, którzy zestrzelili ten samolot rosyjski, zostali ukarani, właśnie, niewyróżnieni. Natomiast Rosjanie to odbierają z punktu widzenia mentalności społecznej jako sukces Wielkiej Rosji. Tak, i ale to na tym Putinowi właśnie bardzo eksponowano w tureckich, ja też rosyjskich mediach ten news, fakt aresztowania dwóch pilotów, którzy zestrzelili rosyjski bombowiec. Jakby władze w Ankarze chcieli się odciąć, zdystansować do tego incydentu wojskowego, ale czy to możliwe, żeby taka decyzja wtedy jeszcze była podjęta bez wiedzy Erdogana o zestrzeleniu, pan Zasztoft? No tutaj oczywiście można spekulować, czy Erdogan rzeczywiście przekazał taki rozkaz i jakby zadecydował o tym, czy nie. Co jest jasne, że Turcja już wcześniej zestrzeliła drony rosyjskie i wcześniej ostrzegała, że tak do takiego działania dojdzie, jeśli rosyjskie samoloty będą naruszać turecką przestrzeń powietrzną, więc tutaj była powiedzmy logika w tym działaniu. Być może, że ci piloci po prostu mieli rzeczywiście zielone światło, żeby tego zestrzelenia dokonać. Natomiast ciekawe jest to, jak w tej chwili rzeczywiście jest rozgrywana sprawa tych pilotów, którzy zostali oskarżeni o udział w spisku, o udział w puczu. I niedawno prezydent Erdogan wprost powiedział, że to właśnie Fethullah Gülen, jego zwolennicy, czyli ci, którzy stali za puczem, to oni dążyli, to było ich celem, poróżnić Rosję i Turcję. Także tutaj jakby wszystkie te złe kwestie, problemy między Turcją a Rosją, to tutaj to zostało spisane na konto gulenistów, co jest oczywiście czysto propagandowym zagraniem, bo wiadomo, że tych realnych problemów między Turcją a Rosją jest bardzo wiele, a jednym z największych jest oczywiście kwestia Syrii. No tak, właśnie. Tutaj na pewno o tym, że nastąpi zestrzelenie rosyjskiego samolotu wojskowego, o tym prezydent wiedział, nie ulega wątpliwości, bo to jest bardzo istotne, to się nie dzieje bez wiedzy najwyższych władz, wykonanie takiego zadania. Natomiast on to sprytnie wykorzystał przeciwko opozycji, tej wojskowej, i przeciwko tym, którzy dokonali zamachu, że to była ich wola i to za tym stał ten przywódca duchowy, który jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. To bardzo umiejętnie wykorzystał. Tak zresztą mówiliśmy o tym, że tu sentymentów nie ma przy wcześniejszym spotkaniu. Tak, ale pan mówi, że pan generał mówi, że to zostało ukartowane. Ja chcę wyjaśnić przez kogo, dlatego że listopad 2015 nagle po prostu wszyscy się przestraszyli. Kraj NATO zestrzelił samolot Rosji, która prawda też tutaj niepokoi już Zachód, Ukraina i temat. I naprawdę to wyglądało, żeby było na krawędzi. I nagle właśnie po ilu tam 8 miesiącach nagle taki zwrot na 180 stopni. No przez kogo to jest ukartowane? Bo to wygląda jak takie trochę jednak radykalne i nerwowe ruchy i działanie w oparciu o sytuację, a nie jakieś takie długofalowe, logiczne działanie. Trzeba tu sobie kto rządzi? Wrócić jeszcze do tego, jakie cele wewnętrznie politycznie stawiał sobie prezydent Turcji. Złamać ostatecznie kręgosłup armii. I każda sytuacja, każdy tego typu incydent zostanie na pewno przez niego wykorzystany przeciwko armii. I to wszystko, te wszystkie argumenty, wszystkie incydenty zostały czyli złożone, już wtedy Erdogan miał to, tak, to w wszystko, głowie. To wszystko w jedną całość się składa. To wszystko było nieprzypadkowe, jeszcze raz powtarzam, nie może być przypadku w tej sytuacji. To są zbyt poważne sprawy, żeby w takim państwie jak Turcja, o największym potencjale wojskowym NATO, żeby sobie pozwalano na decyzję od ściany do ściany. Pan Konrad Zasztoft, czy pan widzi w tym jakąś, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, logiczną strategię, która też tłumaczy tak nerwowe ruchy, prawda, w przeciągu
8 miesięcy. No, może ja teraz od strony rosyjskiej to przedstawię. No, Rosjanie na jesieni ubiegłego roku podjęli tę decyzję o interwencji w Syrii i oczywiście to no, nie mogło się spotkać z zadowoleniem ze strony tureckiej. Tam ta wojna już w ubiegłym roku trwała czwarty rok, losy konfliktu są niejasne tak naprawdę, ale jakby wszystko idzie raczej w stronę niekorzystną dla Turcji, ponieważ powstaje silna enklawa Kurdów syryjskich i to jest postrzegane jako największe zagrożenie. Asad przez lotnictwo rosyjskie jest wzmocniony, nie traci terytoriów, a wręcz powiększa swój stan posiadania. Więc tutaj była naturalna ta nerwowa reakcja ze strony tureckiej. No i teraz oczywiście to, co widzimy teraz, czyli to pojednanie rosyjsko-tureckie, to będzie oznaczało no, jednak w jakimś sensie zwycięstwo strony rosyjskiej, ponieważ Turcja będzie musiała się w pewnym stopniu wycofać z tego wsparcia dla antyasadowskiej koalicji w Syrii. No, nie będzie już tego tak bardzo akcentować, tej kwestii walki z Asadem. Kto wie, być może dojdzie nawet do pewnego rodzaju pojednania między Ankarą i Damaszkiem. Tego nie można wykluczyć. Do 2011 roku Erdoğan i Asad byli w bardzo dobrych relacjach. No, tu oczywiście nie można pominąć kwestii uchodźców. Tej masowe uchodźstwa, które jest terytorium Syrii objętej wojną do Turcji i Turcja w tym zakresie odgrywa bardzo istotną buforową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo południowej flanki Europy. Szantażuje i ma dodatkowe jeszcze argumenty, są bardzo ważne instrumenty, które może wykorzystywać w polityce tutaj, w realizacji swojej polityki w stosunkach z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Tak, właśnie do tego przechodzimy. Putin jest skłócony z Zachodem, bo Ukraina i sankcje i tak dalej. Erdoğan jest skłócony z Europą z powodu między innymi masowych represji i naruszania praw człowieka po nieudanym puczu wojskowym, ale też prawda i niezadowolenia z integracyjnych procesów. I tu nagle właśnie dwaj tacy autorytarni przywódcy postanawiają się pogodzić i uśmierzyć własne wybujałe ego, tutaj bardziej Erdoğan, ale Putin też. No, aż się prosi wniosek, że knują coś przeciw temuż Zachodowi. Czy ten wniosek jest zasadny, panie generale? Czy mogą coś długofalowo, jakaś koalicja przeciwko Zachodowi? Nie, myślę, że Turcja do tego stopnia nie posunie się, żeby wystąpiła przeciwko Europie czy Stanami Zjednoczonymi. Ale już bardzo ostro. Tak, Austria, stolica rasizmu, to jest kwestia, USA, zły kraj. Może sobie pozwolić Turcja na bardzo ostre negocjacje z Europą, warunków chociażby wejścia, przystąpienia do Unii Europejskiej, także zapłaty za tą rolę, jaką spełnia, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, czy też blokowanie dalszego przemieszczania się emigracji z terenów objętych walką i tak dalej. I także ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast i wykorzystać chce do jakimś umocnienia swojej pozycji. Nie można zapominać też w bardzo ważnym elemencie, że biorąc pod uwagę fakt, że w Europie jest liczna grupa migracji z krajów islamskich, a także liczna diaspora turecka w krajach europejskich, to też jest bardzo ważny instrument, który może prezydent Turcji wykorzystać, ten potencjał, w niedalekiej przyszłości do realizacji swoich celów też politycznych. To jest bardzo istotne. On może to zagospodarować w jakiś sposób. Na pewno jego strategie też o tym myślą. To jest bardzo istotny element. Bardzo istotny element, o którym nie może zapominać Europa i nie może i na pewno nie zapomina teraz. No był ten incydent, że prezydent Turcji. Turecka mniejszość chciała w Berlinie bodajże przeprowadzić jakiś marsz albo łączenie Erdoğana z demonstrantami, ale tego nie pozwolono i jest skandal. Biorąc pod uwagę te argumenty, które ma w ręku prezydent Turcji, Europa będzie musiała ustąpić w wielu aspektach, żeby nie stracić Turcji. I tą świadomość ma prezydent. Prezydent Turcji ma tą świadomość. A Rosja tu jest pośredni, tak. Jakby
uzyskuje kolejny efekt, bardzo istotny, skłócenia Europy, dezintegracji systemu bezpieczeństwa i też dla siebie określone efekty, też realizacji określonych celów w wymiarze takim europejskim, a także strategicznym uzyskuje. No właśnie, pytanie do pana, czy pana zdaniem Ankara i Moskwa mogą wspólnie rozgrywać Europę? Czy jest to możliwe? No więc to jest moim zdaniem za daleko posunięta teza. Rosja jest tutaj głównym rozgrywającym. Dokładnie. Jeśli spojrzymy na Syrię, to no tutaj był rzeczywiście taka dosyć daleko idąca strategia, zaangażowanie Rosji w Syrii po to, żeby kupić przychylność Zachodu, żeby pokazać siebie jako ważnego sojusznika w rozwiązywaniu tego problemu konfliktu syryjskiego, a Turcja tutaj raczej tak przedmiotowo została tak naprawdę potraktowana, chociaż z drugiej strony Turcja sama próbuje tak przedmiotowo grać tym problemem uchodźców i jako w jakiś sposób no, bardzo brutalnie negocjować warunki, nie chcę użyć tego słowa szantażować, używanego przez media, no ale jednak to jest takie bardzo brutalne negocjacje ze strony tureckiej. Erdoğan będzie teraz... Zero-jedynkowe. Próbował robić to samo dalej, tak? Czyli znowuż jakby używać tego argumentu, jeśli nie będziecie realizować tej umowy i to właściwie w tej wersji, którą my uważamy za słuszną, no to w takim razie przestaniemy wykonywać nasze zobowiązania. Migranci znowuż ruszą na greckie wyspy. No, rzeczywiście może to na jakąś bliższą, krótszą metę zadziałać, ponieważ mamy znowuż eskalację walk w rejonie Aleppo, znowuż katastrofę humanitarną tam, znowuż duża grupa Syryjczyków może próbować przedostać się do Unii Europejskiej, ale na dłuższą metę to nie jest sposób budowania relacji między Turcją a Unią Europejską i Turcja, no, efektem tego będzie powstawanie coraz wyższego muru między Unią Europejską a Turcją. Unia Europejska ma również inne metody, żeby rozwiązywać kryzys migracyjny. No więc generalnie rezultatem będzie osłabienie więzi Turcji z Unią Europejską, z sojusznikami w NATO, z czego beneficjentem jest oczywiście Rosja. Putin, który właśnie na to grał i również zresztą mówiło się, że w pewnych momentach w zimie tego konfliktu syryjskiego Rosja specjalnie eskalowała straty wśród ludności, żeby doprowadzić do zwiększenia tej fali uchodźców z północnej Syrii do Turcji, żeby jeszcze podgrzać sam problem migracyjny w Europie. Na poparcie tej tezy... poparcie właśnie tezy o tym, że Rosja rozgrywa, bo Rosjanie twierdzą nawet, że to właśnie ich wywiad na kilka godzin przed puczem uprzedził Erdogana o niebezpieczeństwie właśnie puczu, bo przechwycili rozmowy tureckich wojskowych. I to dla mnie w ogóle paradoks, dlatego że sygnalizują, że wow, zrobiliśmy tobie dobrze, ale z drugiej strony słuchaliśmy i ciebie, i twoich wrogów, i cały twój kraj, i całe wojsko, panie generale. Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie mogli coś tam podsłuchać, bo systemy odpowiednio do tego posiadają. Chodzi o nasłuch, rozpadzianie radioelektroniczne, doskonale mają to przyrządowane i na pewno jakąś wiedzę w tym zakresie mogli pozyskać, wywiad rosyjski pozyskał, nie ulega wątpliwości. Na pewno i nie powiadomił od razu w pewnym czasie, na pewno też to w jakiś sposób w tej rozgrywce Rosjanie w pewnym momencie puścili, dopiero udostępnili to prezydentowi. Natomiast ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedno, na poparcie, jakie posiada prezydent Turcji w społeczeństwie. To poparcie zdecydowanie wzrosło niż do tego, co posiadał do tej pory, po nieudanym puczu. I rośnie. Światem o tym masowe demonstracje i tak dalej. Ale z drugiej strony, czy nie rozsierdzi część społeczeństwa, która właśnie cierpi z tego powodu? Ja myślę, że takiego zagrożenia nie ma. Może być tylko mocny opór, ten opór będzie miał charakter niejawny wśród klasy tej, która wojskowych, administracji rządowej, która została odsunięta i rodzin, odsunięta od władzy na pewno, ale w większości ich pozamykał w więzieniach. I naprawdę nie przestrzegając prawa człowieka, bo to jest też bardzo ważny element, który się tam pojawia, łamanie praw człowieka i tych standardów europejskiej demokracji, w sposób zdecydowany te standardy zostaną złamane i są łamane. Jest problem kurdyjski też, a więc wiele rzeczy, które jest Erdoğan w tej sytuacji wygrywa. Wygrywa na swoją korzyść i na korzyść Turcji.
Zobaczymy, czy to będzie na korzyść Europy. A na korzyść Europy na pewno nie. Na pewno nie. O pojednaniu, czy taktycznym, czy strategicznym, czas pokaże. Pojednaniu Rosji i Turcji, jeszcze niedawno zwaśnionych państw, rozmawiałem dziś z Konradem Zasztoftem i Leonem Komornickim. Dziękuję panom uprzejmie za rozmowę. Bardzo.